Nadchodzi wielkie cierpienie na ziemi. Cierpienie nie pochodzi od Boga, ale jest częścią ludzkiego życia. Często ludzie dokonują złych wyborów z powodu swojej słabości. W tym momencie nasz Pan Jezus Chrystus jest rozdarty między swoją gniewem a ojcowską miłością. Jak kochający Ojciec, przyszedł nas ostrzec przed czymś bardzo poważnym, co się zbliża. Powiedział nam również, co powinniśmy zrobić, aby się chronić i gdzie znaleźć najlepsze schronienie. Jakie było to ostrzeżenie? Co powinniśmy zrobić? Dziś podzielę się przesłaniem Jezusa, przekazanym Marii de Bonilla w dniu 24 maja 2024 roku, w sposób jasny i szczegółowy. Uważaj! Jezus powiedział: drogie dzieci, błogosławię was. Moje serce jest pełne miłości do każdego z was. Jak kochający ojciec, noszę was w swoim sercu i nie chcę, abyście z niego odeszli. Moje dzieci, chcę, abyście byli łagodni i pokorni, ponieważ na świecie jest wiele obraźliwych i złych rzeczy. Pragnę, aby moje dzieci żyły moją miłością i nią się karmiły, aby nie wpadły w grzech, z którego trudno będzie się podnieść. Moje dzieci, te czasy, które teraz przeżywacie, są z woli Bożej bardzo trudne. Ale ten, kto ma wiarę, nie będzie niczego brakował. Ten, kto ma wiarę, wszystko osiągnie. Ten, kto jest miłością dla swoich braci, nie będzie żył w agonii. Ten, kto jest miłością dla swoich braci, będzie działał z szczerością. Ten, kto jest miłością dla swoich braci, zasługuje na przebaczenie swoich win. A ja przed każdym z was chcę wam przebaczyć. Jednak musicie mnie prosić o to przebaczenie. W ludzkości jest wiele okrucieństwa i małostkowych interesów. Niektórzy szerzą to okrucieństwo w bolesny sposób dla innych, jakby to była nagroda w zawodach. Moje kochane dzieci, coraz bliżej jest moment publicznego ogłoszenia światowego konfliktu, w którym każdy naród będzie musiał wybrać stronę i oświadczyć: jestem z tymi krajami, a nie z tamtymi krajami. Dzieci, nadchodzą chwile, w których wasza wiara będzie wystawiona na próbę. Musicie wykorzystać ten czas, aby wzmocnić i zwiększyć swoją wiarę, ponieważ jest to czas przygotowań, czas łaski, abyście mogli dalej żyć we mnie i czerpać ze mnie, nie oddalając się od naszej Najświętszej Trójcy. Widzę wielu modlących się, ale czuję wiele chłodu w modlitwie. Widzę wielu modlących się, ale nie z miłością. Chcę, abyście, gdy przychodzicie do mnie i modlicie się, robili to z sercem, czując i medytując nad każdym słowem skierowanym do mnie i do mojej matki. Musicie mieć czyste myśli, aby serce pozostało sercem z ciała. Kocham was i widzę każdego z was jako biednego, który potrzebuje mojej miłości, bo nie ma większej miłości niż moja. Tą miłością, którą wam daję, przekażcie waszym braciom w tych trudnych i napiętych czasach dla całej ludzkości. Bez waszej wiedzy, rozmowy i spotkania potęg odbywają się z jednego kraju do drugiego, ponieważ wszyscy już wiedzą, kogo wspierać, a kogo nie wspierać. Wy, moje dzieci, jeszcze tego nie wiecie. Ale w tym smutnym scenariuszu osiągniętym przez ludzkość musicie zawsze działać i czynić dobro. To jest to, co powinniście robić. Kochać z taką samą miłością i oddawać się z wiarą, aby pocieszać tego żebraka miłości. Bo nie chodzi tylko o to, by wzywać moje imię, ale także uznawać mnie za króla królów i pana panów. Inni przyjdą w moim imieniu, ale jeśli naprawdę mnie znacie, nie dacie się oszukać. Schronijcie się u mojej matki. Kocham was, dzieci, ale wobec decyzji ludzkiej wolności szanuję ją, aż owce poczują brak głosu swojego pasterza i zechcą do mnie wrócić. Będzie wielkie cierpienie na ziemi. Będą rzeki krwi na ziemi, a nawet wtedy pragnienie władzy nie zostanie zaspokojone, aż będę musiał interweniować i zakończyć tę sytuację. Robię wszystko z miłości. Z miłości do każdego z was. Błogosławię was i kocham. Kocham was i błogosławię. Moje dzieci, kochajcie moją matkę, która jest waszą matką. Przyjmijcie ją, bo was nie opuści, a ja będę szczęśliwy, widząc was wytrwałych w wierze i przestrzegających prawa Bożego. Kochajcie się, dzieci, tak jak ja was kocham. Te czasy nie są po to, abyście przestali się wybaczać.
To są czasy przebaczenia, abyście mogli uwolnić się z więzów demona, bo on nie spoczywa. Wzywam was do wzajemnego przebaczenia. Błogosławię sakramentalia, które teraz macie. Błogosławię je, bo wiem, że wierzycie w te sakramentalia. Błogosławię je w imię Ojca, Wszechmogącego, Pana nieba i ziemi. Błogosławię je, aby demony się oddaliły, gdy będziecie w stanie łaski. Błogosławię je, abyście pamiętali, że musicie być stale wierni mnie. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wasz Pan Jezus. Musimy szukać Boga, póki jeszcze możemy Go znaleźć. Kiedy nadejdą przeciwności i bóle, to wiara nas podtrzyma. Cierpienie, katastrofy, konflikty, powodzie, pożary i trzęsienia ziemi zawsze istniały i nadal istnieją wszędzie. Ale to, co zdecyduje, czy naród będzie stał na nogach, czy klęczał w porażce, to wiara. Teraz zwróćcie uwagę na słowa powierniczki Marii de Bonilla na temat tej niepokojącej wiadomości, którą otrzymała. Bracia, otrzymajmy błogosławieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wyraźnie widzimy, że nasz Pan rozpoczyna wiadomość, prowadząc nas do medytacji nad swoimi słowami, które konfrontują nas z coraz częstszą rzeczywistością, zwracając uwagę na słowo znieważać, które oznacza obrażać lub poniżać i które w tych czasach jest używane tak lekkomyślnie. Nasz Pan wzywa nas w tej wiadomości do duchowej zmiany, aby ta zmiana była odczuwalna na zewnątrz, poprzez nasze dobre czyny, w których możemy dawać świadectwo dzieł i działań Chrystusa. Stajemy przed dwiema wyraźnymi opcjami w tym szczególnym momencie – dobrem i złem. Możemy myśleć, że zawsze tak było, tylko że w tych czasach zło nie tylko kusi człowieka, ale także rzuca się na niego i go dominuje. W obliczu najbardziej agresywnych i zaskakujących katastrof naturalnych ludzkość cierpi i będzie cierpieć jeszcze bardziej. Słońce jest w ciągłej aktywności, a te nieprawidłowe reakcje będą odczuwalne na Ziemi poprzez całkowicie niezrównoważony klimat. Musimy być zawsze w gotowości z powodu wstrząsów o dużej sile oraz wobec ewentualnych chorób, z którymi będziemy musieli się zmierzyć, które będą jeszcze bardziej agresywne. Bracia, bądźmy nawróconymi istotami, w których wiara utrzymuje nas na nogach, będąc stanowczymi i czyniącymi dobro. Amen. Przyjaciele, żyjemy w trudnych czasach. Słowa naszego Pana Jezusa i przesłanie otrzymane przez Marię de Bonilla nie są tylko ostrzeżeniem, ale pilnym wezwaniem do zmiany. Wiara jest tym, co utrzyma nas silnymi w środku chaosu. Musimy przygotować się duchowo, działać z miłością i przebaczeniem oraz pozostać zjednoczeni pod boskim światłem. Wybór jest prosty. Podążać ścieżką światła i prawdy lub być pochłoniętymi przez ciemność i podział. Niech będziemy latarniami nadziei i pokażemy miłość Chrystusa w każdym działaniu i słowie. W tej chwili zamknij oczy, skoncentruj się tylko tutaj i módl się ze mną. Panie Jezu, w czasach utrapienia i niepewności zwracamy nasze serca do Ciebie. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mogli stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Obdarz nas mądrością, abyśmy mogli rozróżniać dobro od zła i odwagą, aby podążać za Twoimi naukami. Niech będziemy narzędziami Twojej miłości, szerząc światło tam, gdzie jest ciemność. Błogosław nas swoim pokojem i ochroną i prowadź nas na drodze prawdy i sprawiedliwości. Wspieraj nas w naszych chwilach słabości i codziennie odnawiaj naszą nadzieję. Maryjo, Najświętsza Matko, wstawiaj się za nami i otul nas swoim płaszczem miłości. Razem, jako jeden lud, ogłaszamy Twoją chwałę i oddajemy się Twojej boskiej woli. Amen.